Cześć, z tej strony ja, wasz ulubiony prezenter z Turcji. Zapraszam was na flash muzyczny. Rzucić karierę będąc u szczytu sławy? Taki pomysł na siebie ma Rihanna. Po debiucie filmowym w filmie Battleship Bitwa o Ziemię, Barbadoska zaczęła poważnie myśleć o karierze filmowej, bo jak przyznała, nie chce się skupiać na jednej rzeczy. Film Battleship Bitwa o Ziemię wchodzi na ekrany kin 18 kwietnia, więc wydaje się, że deklaracja zmiany zawodu może być trochę przedwczesna. Prepare to fire. Sir, which weapons? Pobili Justina Biebera, Gotye i Adele. Singiel We Are Young grupy Fun szósty tydzień rzędu utrzymuje się na szczycie zestawienia Billboard Hot 100. Oznacza to, że w każdym tygodniu sprzedano co najmniej 300 tysięcy egzemplarzy tego singla. Żadnemu innemu nie udała się taka sztuka jak do tej pory. Paul Rogers, wokalista znany z zespołu Free, Bad Company oraz współpracy z Queen, wystąpi na festiwalu Legendy Rocka. Impreza odbędzie się w Dolinie Charlotte koło Ustki. Paul Rogers kończy pracę nad nowym albumem i właśnie z premierowym materiałem muzyk przyjedzie do Polski. Festiwal odbędzie się w dwóch odsłonach, od 13 do 15 lipca oraz od 10 do 12 sierpnia. I właśnie wtedy planowany jest koncert Paula Rogersa. Przypominam, 12 sierpnia. W luksusowym apartamencie zostaje znaleziona brutalnie zamordowana znana 31-letnia piosenkarka. Śledztwo w tej sprawie zatacza coraz szersze kręgi, sięgające nawet najwyższych władz państwa. O kim mowa? Dowiecie się tego z artykułu Morderstwo księżniczki Pop. Oczywiście w serwisie Onet Muzyka. Na dziś to tyle. Do zobaczenia. Cześć! Another heart.